Z inicjatywy Tadeusza podjęta została próba odbicia z rąk gestapo najserdeczniejszego przyjaciela, Janka Bytnara, także harcmistrza z pomarańczarni. Oni dwaj nadawali ton warszawskim grupom szturmowym. Tak więc przyjaźń i braterstwo stały u podłoża pierwszego w stolicy na tak dużą skalę czynu zbrojnego podziemia. Akcja pod Arsenałem była przygotowana w drobiazgowy sposób. 26 marca punktualnie o 17:30 na skrzyżowaniu ulic Bielańskiej i Długiej więźniarka przewożąca z Szucha na Pawiak skatowanego Rudego została zaatakowana przez 28 harcerzy, wśród których było wielu przyjaciół Bytnara. Atakujący podzieleni byli na kilka sekcji ataku i ubezpieczenia. Na maskę wozu padły zapalające butelki. Ogień pistoletów maszynowych skierowano na wyskakującą ochronę samochodu. W walce zabito oficera SS i czterech gestapowców. Uwolniono więźniów, w tym Janka. Pierwsza akcja bojowa to jest akcja pod Arsenałem. Odbicie Rudego, to był mój przełożony bezpośredni. Bo najpierw rzucił Anoda butelkę, później rzucił drugi kolega starszy bodajże. No i ponieważ te butelki nie zdołały zatrzymać samochodu, i samochód toczył się dalej i chciał skręcić w ulicę Tłomackie w kierunku getta. Więc wtedy z tego mniej więcej rogu ruszył w kierunku samochodu Bolec, jako trzeciej sekcji, i bardzo celnie rzucił butelką zapalającą więźniarkę w ten sposób, że stłukł szybę samochodu, ta butelka zapalająca wpadła do kabiny kierowców i zaczęli oni się palić. Były jeszcze dwie akcje, jedną to tych dwóch, którzy oprawców Rudego, to jest jeden Schulz, a drugi Lange, obydwaj zostali zastrzeleni. Ja byłem dowódcą akcji na Lange. Arsenał stał się dla przyszłych pokoleń legendą. Spopularyzował go autor wielu podręczników konspiracyjnych, Aleksander Kamiński, w swej słynnej książce Kamienie na szaniec.